Czyli Brybara. Brybara. Barbara, takie kurde. To też jest śmieszne, ale Barbara jest o wiele lepsza. Więc akceptujemy sobie. Ta postać działa w ten sposób, że dwie pierwsze tury tracimy, ale w zasadzie te dwie pierwsze tury nie są aż tak mega ważne, bo w dwóch pierwszych turach nie dostaniecie więcej niż... Ile? 4 obrażeń? 4? 5 może obrażeń? A dostajecie naprawdę bardzo fajnych stronników. Od razu. No właśnie, chłop w ogóle zbije ponad 20. Wszyscy gotowi? No i ja nic nie mogę zrobić. Teraz, moi drodzy, to jest Resident Sleeper. W tym momencie się zaczyna. Resident śpiący. I Resident śpiący, kurde. Death Stranding fabuła. Naprawdę? Podoba? Taka fajna jest, kurde. Taki symulator. Symulator kuriera. Aż taki pokczęp. Czemu nie profesor? Profesor tam chyba ma coś takiego, że tam dodaje 10 ataku pierwszej, najmocniej po lewej stronie jednostce jednorazowo. Więc no nie, wydaje mi się, że tutaj ta Barbara jest o wiele fajniejsza. Znaczy to też jest takie bardzo RNG, nie? Takie dosyć bardzo RNG, bo dostajesz kurde tam ten... Okej, już wiemy chyba w co będzie szedł. No i dobra, dostajemy tutaj od gościa... Dwa obrażeń i dostaniemy jeszcze najprawdopodobniej od kogoś tutaj jeszcze jakieś dwa obrażeń. Popatrz no, jak się wszyscy tłuką. Najgorzej, bo ja demonami nie mogę grać. Dlaczego nie mogę grać demonami? Bo absolutnie nie rozumiem mechanik. Świetna gierka. Kurde, Kojima co zrobił? 10 na 10. Nie wiem, dla mnie była strasznie creepy, dziwna ta gra. Będę musiał kiedyś przejść ją. Ale teraz zbyt duży, kurde, hype jest, ja mam także. Nie. Ja tam wolę sobie pograć w Useless Hearthstone. Nie wiem, mam minusy, ale fabuła i muzyka. No to domyślam się akurat, że te dwa aspekty są naprawdę super. No i dobra, dostanę po ryju. Ile tutaj dostanę? Raz, dwa, no kolejne, no trzy dostanę. Pięć obrażeń. Łącznie dostałem, więc... Więc nieźle, ale teraz zaczynamy naszą rozgryweczkę, moi drodzy. Więc... Witaj ponownie. Jak ci się wiedzie? Okej, okay, poziomu trzeciego. Boska tarcza, co? Idziemy dalej w mechy? Let's go, próbujemy dalej w mechy pójść. Oh my god, Boże, jak dobrze. Dostaliśmy najlepszą kartę ever. Zaczekajcie. Jeszcze raz. Kurde no! Komu złomu, bo idę do domu. Co? O, na brydzie sobie garczmy. Świetnie sobie radzisz. Death Stranding jest jak teorię fizyki kwantowej. Przez cały czas zastanawiasz się, czy ta gra to dzieło szaleńca, geniusza, czy po prostu żart. True. Kwantową obrażają. I teraz się zaczyna. I teraz się zaczyna, moi drodzy. Nieźle sobie radzisz. Oby tak dalej. Zdecydowanie, Tom, tutaj musimy sobie wziąć. Dobra, co tu jeszcze robota, co to jest? To jest żywiołak, mech, demon. Czyli w zasadzie to jest wszystko w jednym. Czyli mogę to wziąć teoretycznie. Chyba, że chciałbym rolować dalej, ale... Jolo, jak to jest wszystko, to ten. No weźmy sobie, nie świruj mnie pawiana. Ten nasz tutaj będzie dostawał bardzo dużo tego. Bardzo dużo... Będzie tutaj dostawał 2-2 za każdym razem. To jest złombot, jest najlepszą, kurde, kartą ever. Mechy OP. Mechy są naprawdę dobre. No właśnie, to uważajcie na lokala. Lokal to wiecie, naukowy świr. Dobrze! I teraz patrzcie! Boom! 6 na pysk. Boom! Jak na małego robota potrafię nieźle przywalić. Wow, dobra, zrobimy to tak. Mam jeszcze wszyscy po level drugi karczmy, widzę, większy z nich. Spróbujemy coś z tego ugrać tutaj.
I widzicie, jak zwykle mi się trafiają wszystko. Demony, bestie, tylko nie mechy. Tylko nie mechy, absolutnie. No, drop kangura, bo daje dwie śmierci. Tak, 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 to jest mega spoko. Ale najlepszy jest ten taki gościu, co jest ten, który ma 3 ataku, 1 zdrowia i przyzywa 3 chyba takie po 1-1 minionki. Wtedy tak się farmi tym złą botem, że szok. Jest ten złą bot pog. To jest złom pog. I pniemy się po tej drabinie do góry. Witaj, witaj, witaj. Żegnaj. Oj, to jest dobra karta. I tego też bym chyba sfrizował, wiecie? Mikromaszyna. W każdym razie, gdy przyzywasz miniona, a to dopiero później, bo będę mógł tak to zrobić, nie? Bo na razie jeszcze nie mam żadnego czegoś, co mi tutaj będzie ten... No kangury by mi się przydały. On ma magnetyzm, wrzucasz go na kangura i dostajesz 4 jednostki. Naprawdę? Ten magnetyzm takie rzeczy robi? Ale porobiony gościu. Gościu, co porobiony. Hop, co porobiony. Patrzcie, jaki teraz damage dostaje. 12, boom. No, pniemy się po tym. Pniemy się po tej damage. Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. Dobra. Dobrze będzie zobaczyć ich wszystkich w akcji. Kurde, powiem wam. Ciekawie się tu zaczyna robić. Uuu, tak jest. Tą mikromaszynę też chyba jeszcze wolnimy sobie. Dobra. Nie, to w ten sposób. Myślę, że będzie ok. Zrekrutujemy sobie te dwa tutaj. To i to. Ale naprawdę ten magnetyzm daje aż tak na kangura? Bo wiem, że to się tam łączy, kurde, nie? I tam dzień dobry, siemano, jojo. Kurde, Murloc build się zaczyna. No i kurde, patrzcie ten damage. Zbieramy raz, dwa. Dobra. Co ten magnetyzm tu niby robi? Bo nie jestem do końca pewien. No, powiem wam tutaj, replikatora potrzebuję zdecydowanie. Więc ja myślę, że to wywalimy. I damy sobie tutaj to, o. Nie magnetyzm, tylko... Opa, i damy to gdzieś. Gdzieś tutaj to damy. Te dwa muszą zginąć najpierw, a później zrobimy te złą bota po prostu takiego, że szok. Daje swoją agonię i kangur ma swoją brać. Logikę, tak powinno to działać. Ciekawe. Kurwa. I patrzcie teraz. Oh yeah! I teraz zaczyna się złombot robić.
Dobra, zremisowane powiem wam. Wyremisowane. Witaj ponownie. Jak ci się wiedzie? Magnetyzm na kangura. No nie mogę tutaj niczego rzucić jak na razie. Upgrade karczmy na level 4. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. Dobra, kangurka niby. Kangurobocik. Musisz położyć stronika po lewej stronie. Ale właśnie nie wiem, czy to się opłaca, kurde. Tak szczerze mówiąc. Strasznie dużo w ogóle mam tych tutaj mechów. Będę musiał szukać tutaj tego. Ale wiecie co, na razie nie ruszajmy. Na razie zostawmy to tak, jak jest. I liczmy, że się nic nie stanie. Wiem, że muszę położyć go obok, ale chyba nie ma co. Też mi się nie opłaca. Kangur się absolutnie. Co mi się tak wydaje. Kurde, przegrałem. Fuck! RNG! Po prostu tu się RNG nie pozgrywało zbyt dobrze. Łańcuch, bo jeszcze nic dopiero nie kupowałem. Mam jakąś ochotę. Czy się opłaca? Jak ci zapłacą, to się opłaca. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. No, powiem wam, tego złomiarza to trzeba wziąć sobie obowiązkowo. Alarmobot, zdecydowanie obowiązkowo. I myślę, czy by tutaj tego jakoś kurwa mać, no. Dobra, mikromaszyna, dobra. No musimy tutaj kurde zdobyć tą trójkę, bo nie wytrzymam. Jeszcze. Dobra, jeszcze przeżyjemy chwilę. Powiem tak, połączymy sobie trójkę. Postawimy stronnika z prowokacją, no chyba, że postawię tego, że daję mechom pozostałym dwa ataku. Myślę, że tak to zrobimy. Połączymy te. Położę tego metalozębnego. Sprzedam go. I położymy tego złombota tutaj tego. O. Myślę, że tak to zrobimy, ale to w następnej turze. No nie sądzę, żebym zginął tutaj jakoś. Specjalnie. Kurwa, przegrałem to. O Boże, przegrałem to. Dobra, ale po jeden dostał. Easy. Dobra. Nagrajmy to dobrze. Okej, po pierwsze bierzemy sobie tego. Podnieś się po bolasce. Raz. I wracaj do gry. Opa. To maleństwo jeszcze. Kładziemy sobie to tutaj. O, masz trójkę. To kładziemy tu. Zabgridujemy sobie karczmy, to sprzedajmy. Stronnika poziomu 5, kurwa mać, no. Komu złomu, bo idę do domu. Komu złomu, bo idę do domu. Kurwa, jaki wieśniok. Dobra, możemy jeszcze przerolować sobie. Nic ciekawego nam się nie trafiło. No ale już teraz mamy całkiem już teraz lepiej będzie to wyglądać, myślę. Najgorsze, że ten tutaj na pierwszy ten umiera. Powiem wam szczerze, czuję się jak ostatni kretyn, który gra. Najgorszy, absolutnie. Koleś ma stick 4. Ładnie mi się tam poukładały te karty. Będziemy musieli tego mecha tutaj z prowokacją gdzieś tam walnąć.
Dobra, okej, okay, będzie dobrze. Dobra, teraz będzie ładnie. Ale będzie damage, koleś ginie, nie ma. Ładnie. Teraz tylko RNG, musi się nam pozgrywać RNG. Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Szablo zębny. No i patrzcie, no i patrzcie, no i nic z tej. Tego bombobota na pewno musimy wziąć. Dobrze kombinujesz. No i widzicie, teraz się nic nie trafi dobrego. Nic, nic dobrego nie będzie. Kurwa macie. A po prostu tragedia. Nie, nawet nie mogę nic zrzucić tutaj. Powiem wam, mam rękę całą tutaj, ale nie mogę nic z tą ręką zrobić. Kurde no. Czuję się jakbym był sam na czacie. Bo możliwe, że jesteś. Tych gości z magnetyzmem powinieneś połączyć i dodać na stół tego strażnika, bo on daje boską tarczę za każdym razem, jak przywołasz robota. Jest OP. I co, połączyć go z tym? Czekaj. A teraz to nie za bardzo mam jak tutaj to zrobić. A, gościu nie żyje, nie ma szans. Dobrze! No ale teraz sami trudni zostali w sumie. Dobra, okej, okej, come on, come on. Niech mi się trafi coś dobrego. Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. O, pięknie. Zajebiście. Komu z łomu wyjdę do domu. No, tu połączymy ich, poziomu 6. Okej, trucizna, przyzwi 3 demony z prowokacją. Co to w ogóle ma być? Dobra, no teraz tak. Spróbujmy jeszcze coś tu dorekrutować. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. Łazik strażniczy, powiem tak, jak przeżyjemy to, to będziemy mieli naprawdę bardzo fajny łazik strażniczy. Dobra, teraz będzie super. Na playce, a tu dupa. Kurde, no ale możesz oglądać na telefonie za to. Don't you have phones, guys? Co to jest w ogóle? Zwiększenie statystyki. Przeżyję to. Nice. Co gościu zrobił? Nice. Patrzcie, co zrobił chłop. Naprawdę dobrze ci idzie. Dobra, dawaj, dawaj. Łączymy. Proszę, proszę, ktoś tu wskoczył na wyższy poziom. Na poziomu 6 kartę. Dobra, powiem szczerze. Czyli legendarnego losowego stronnika.
I teraz nie wiem, co tu sprzedać teoretycznie. Dobra, wiecie co? Najpierw ubawmy się w szukanie jakichś kart. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. Teoretycznie tego z magnetyzmem bym mógł tutaj domagnetyzować sobie coś szybko. Solidny strategiczny wybór. A, nie mogę tutaj. Nie. Ale zjebałem absolutnie. No wiecie co? Damy coś takiego. Chociaż to może być mój największy błąd, który teraz zrobiłem. Może to będzie mój błąd. Dobra, mam jedną rundę za free chyba. Idę. Tutaj atak, kurde, będzie. Boom. Zaraz przeczytam wasze rady. Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. Dobra. A tu będzie upgrade'ik w końcu. Dobrze kombinujesz. A wiecie co? Zmagnetyzujmy tego gościa sobie. Zastanawiam się, czy by jeszcze jednego tutaj nie walnąć. Dobra, zobaczmy, co tutaj jeszcze siądzie. O kurwa. Dobra. No zastanawiam się, czy by jeszcze jednego tego nie wziąć, ale rzeczy nie będzie mi aż tak mega potrzebne, szczerze. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. Jolo, weźmy to i postarajmy się. Dobra, próbujemy. O nie! I rozjebał mnie. O Boże. I rozjebany zostałem. Co? Czekaj, co tu się stało? Co ja przyzwałem? Za 9, kurde. Well, kto się nie zabije, to cię wzmocni. Wynajmij rekruta, póki możesz. Kurde, no nie mam co tu zrobić takiego. No dupsko, no po prostu totalne dupsko. Pogubiłem się. 2-4.
Dobra, mam pomysł, co tu zrobimy. Sprzedaj tego, co daje legendarnie, on jest siulowym. Myśleliście? Ja też myślałem, żeby go tak jednak gdzieś tutaj wydać. Naprawdę dobrze ci idzie. Dobra, spróbujmy może pójść level wyżej. No powiem wam, jesteśmy w dupie raczej. Rolują się karty najgorsze na świecie. Dobra. No teraz tak, próbujemy zrobić to w ten sposób. Boska tarcza, prowokacja. No właśnie, to jest to. Ale spróbujmy zrobić tak. Opa. Też mi się nie podoba. Zróbmy masz to tak. Trochę złota za fatygę. Opa. Takie coś. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. Robozaura 8 ten. Dobra, raczej nie żyjemy. Dobra, przeżyliśmy. Okej, to był ostateczny. Tego pokonujemy i drugie miejsce robimy. Okej. O Boże. O Boże. Dam radę. Dwa cztery. Co znaczy 2-4? Naprawdę dobrze ci idzie. Dobra. Nie wiem, co tu zrobić naprawdę. To z tą trucizną teoretycznie mogłem zrobić. Ale to jest mech, no. On coś tam chociaż daje. Ten mech jest taki mech. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. Wynajmij rekruta, póki możesz. Staram się wynająć jakiegoś rekruta, ale żadnego nie ma fajnego. Nic nie ma, żaden z magnetyzmem, nic. Teoretycznie szukać kolejnego łazika, ale tutaj nic nie ma, no. Rejolo. I robimy tutaj ultra mega. Oto i twoja nagroda. Poziomu 6. Lul. Co to ja mam za tego? Skrzyż dwa pierwsze przyjazne mechy, które zginęły w tej walce. Agonia. Pewna ręka. Dobra, okej. To jest fajne, to mi się podoba. Dobra. Teraz walka o wszystko. Kurde, przegrał. Nie! Tak blisko. Tak blisko. O Boże.
Ale tak dobrze było, i tak było dobrze.